Kiedy 23 lata temu rozpadło się małżeństwo Anny Samusionek i Pawła Burczyka, wydawało się, że piękna aktorka szybciej niż jej były partner łoży sobie życie na nowo. Stało się jednak inaczej. Dwa lata po rozwodzie, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 2001 roku, Paweł Burczyk złożył przysięgę małżeńską Olimpii Poniźnik, którą poznał trzy lata wcześniej podczas pobytu na festiwalu Komedii w Lubomierzu. Ciemnowłosa piękność która skradła mu serce, okazała się córką organizatora imprezy, wieloletniego burmistrza położonego na Pogórzu Izerskim Miasteczka, pochodzącego z Białorusi byłego członka PZPR, Olgierda Poniżnika. Ślub Pawła i Olimpii odbył się w Jeleniej Górze oddalonej od Lubomierza zaledwie o 25 km. Na uroczystości obecni byli jedynie przyjaciele i najbliższa rodzina państwa młodych. Podobno wśród telegramów, jakie tego dnia otrzymali nowożeńcy, był także ciepły i serdeczny list od Anny Samusionek, która dobrze znała nową partnerkę swojego byłego męża. Mało tego, aktorka uważała się za matkę chrzestną drugiego małżeństwa, Pawła, bo to ona w 1998 roku namówiła go na wspólny udział w festiwalu komedii. Paweł Burczyk doskonale pamięta dzień, w którym po raz pierwszy spotkał pannę poniźnik. Córka burmistrza zrobiła na nim wielkie wrażenie, bo, choć pochodzi z malutkiego miasteczka, okazała się kobietą obytą w świecie, oczytaną, inteligentną, umiejącą z wdziękiem konwersować na każdy temat. W 1999 roku aktor znów wybrał się do Lubomierza, ale już jako wolny mężczyzna, Olimpia znała historię rozpadu małżeństwa Pawła i Anny, pisały o tym wszystkie kolorowe tygodniki. Wiedziała, że jej znajomy długo nie mógł otrząsnąć się po rozwodzie. Postanowiła więc zrobić wszystko, by choć na chwilę zapomniał o przeszłości i dobrze się w Lubomierzu bawił. Jej starania okazały się nad wyraz skuteczne. Aktor uznał zapewne, że najlepszym sposobem na zapomnienie o starej miłości jest nowa miłość i pozwolił, by... Zaszumiało mu w głowie. Po prostu zakochał się w Olimpii. Nie wiedział, że z wzajemnością. Dopiero podczas kolejnego spotkania Paweł i Olimpia wyznali sobie uczucie. W czasie kolejnego festiwalu nie kryli już, że są parą. Olgierd Poniźnik, który trzy miesiące przed wydaniem córki za mąż zdobył mandat posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, nie krył zadowolenia z faktu, że Olimpia związała się z aktorem. Deklarował, że wielkim miłośnikiem talentu Pawła Burczyka, a bycie jego teściem poczytuje sobie wręcz za zaszczyt. Mieszkańcy lubomierza plotkowali, że ich były burmistrz po to właśnie organizował festiwale filmowe i zapraszał na nich gwiazdy, by wśród nich znaleźć idealnego kandydata na męża dla córki. Paweł i Olimpia zamieszkali po ślubie w Warszawie i dość szybko doczekali się potomka. Aktor wprost oszalał na punkcie córki. A gdy sześć lat po powitaniu Wiktorii na świecie, znów został ojcem, opowiadał, że żona spełniła jego największe marzenie i podarowała mu syna. Powtarzał w wywiadach, że Wiktoria i Maksymilian to jego najcenniejsze skarby. Dopiero niedawno Paweł Burczyk wyznał, goszcząc w studiu Dzień Dobry TVN, że przed laty u jego córki zdiagnozowano autyzm. Mówię o tym. Bo trzeba pokazać całemu światu, że nasze dzieci nie są problemem do rozwiązania, jak się dzisiaj uważa w różnych instytucjach, tylko są cudem do odkrycia, stwierdził aktor. Który od paru lat jest ambasadorem akcji o swojej ciałtyzm i razem z żoną planuje nakręcenie filmu o życiu ich Weroniki. My nigdy nie pytaliśmy, dlaczego nas to spotkało. Po coś nas anioły wybrały. Ona wybrała najlepszych rodziców. Marzymy, żeby w naszym filmie dziadka głównej bohaterki zagrał Robert De Niro. Dlaczego? On też jest ojcem autystycznego dziecka, co ujawnił niedawno, powiedział Paweł w rozmowie z portalem Aletai. Paweł Burczyk zawsze podkreśla w wywiadach, że Olimpia jest miłością jego życia. W każdą rocznicę ślubu pytam żonę, czy zostanie moją żoną z akcentem na słowo zostanie. Każdego roku odpowiedź jest jedna, tak, opowiadał Aletai. Pięć lat temu Paweł i Olimpia napisali razem książkę Harty, twardy, najlepszy, która jest poradnikiem dla młodych aktorów, jak realizować swoje marzenia. My od 22 lat realizujemy nasze marzenia i wiemy, że można wszystko, jeśli tylko bardzo się chce, stwierdzili niedawno na łamach Y. Źródła, 1. Wywiad z Pawłem i Olimpią Burczyk, autor nieznany. Y .org .pl. 2023-y.org.pl/Rozmowa, Z, Olimpia, Poniznik, Burczyk, I, Pawłem, Burczykiem-3. Wywiad z Pawłem i Olimpią Burczyk, autora: Gębalska, bereketz, 2021, pl. Org 2021, 02, 08, od 20, lat, w. Rocznicę. Pyta. Ja. Czy. Zostanie. Jego. Zona. Olimpia. I. Paweł. Burczykowie. Wywiad slash 4. Wywiad z Pawłem Burczykiem lubię dzielić się sobą. Autores. Kreściński, Gazeta Olsztyńska. 10 lutego 2023. Zobacz też, Marek Perepeczko nie znosił pracy na planie 13 posterunku. Narzekał na Cezarego Pazurę Cezary Pazura ujawnił sekret 13 posterunku. Aż trudno w to uwierzyć Cezary Pazura wspomina 13 posterunek. Co sądzi dziś o kultowym serialu?